No jakby ja jestem sprawcą całego zamieszania. Ja w tej chwili tutaj jestem w 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jestem równocześnie nauczycielem języka polskiego. Kiedy podczas swoich działań jako żołnierz WOT-u miałam okazję odwiedzać właśnie naszych wspaniałych kombatantów, to wiecie, co powiedzieli, czego najbardziej brakuje tym, no takim doskonałym ludziom, niezwykle ciepłym. Najbardziej brakuje im kontaktu właśnie z młodzieżą. Tak jak tutaj nasz dzisiejszy zaproszony gość, pan Zbigniew Piasecki. Tutaj on też bardzo często spotyka się z młodymi ludźmi takimi jak wy. Tyle, że teraz mamy taki specyficzny czas. Jest okres izolacji społecznej i w związku z tym te spotkania też będą wyjątkowe, bo będą odbywać się online. Ja już przeprowadzałam takie spotkania i w mojej szkole, bo ja uczę w Zespole Szkół w Policach. Nawet miałam okazję przeprowadzać takie spotkanie ze szkołą polonijną w Irlandii. No i teraz przyszedł czas na zespół tutaj szkół w Mostach. Także ja już was witam serdecznie. Myślę, że pomalutku dołączacie. Bardzo chciałam na początku podziękować też panu Zbigniewowi, że zgodził się uczestniczyć w tej lekcji, bo na pewno jest to takie doświadczenie, no takie nowe i też wymaga zaangażowania od pana, tak? Ale tutaj bardzo dziękuję, że panu i tutaj wnuczce, drogiej pani Jasi, która zgodziła się pomóc nam zorganizować całe to spotkanie, żeby uczniowie, którzy no też muszą siedzieć w domkach, tak, nie mogą wychodzić na takie spotkania na żywo, mogły uczestniczyć tak, jak to odbywa się w sytuacji, kiedy mamy lekcje i szkołę po prostu zdalnie. Także korzystam tutaj też z uprzejmości pani Małgorzaty Wojciechowskiej, która zaprosiła nas niejako do swojej klasy, w której na co dzień ma zajęcia. Też ci, Gosiu, bardzo dziękuję. Zdaje się, że nie będziemy mieli wiele czasu, także ja dużo powiedzieć na pewno nie będę mógł, bo to jest opowiadanie na kilka godzin, a na 20 minut to jest niedużo. Także od razu może ja zacznę mówić o sobie coś. Że byłem harcerzem Szarych Szeregów i żołnierzem Armii Krajowej. Miałem wtedy 17 lat, jak się rozpoczęło Powstanie Warszawskie i uczestniczyłem w Powstaniu Warszawskim w batalionie Miłość, który był zorganizowany w dzielnicy w Śródmieście Południowym. Przez 63 dni walczyłem, zdobywając tą dzielnicę. To była dzielnica niemiecka, która posiadała bardzo dużo w tym rejonie Niemców mieszkających. Były tam różne urzędy cywilne i wojskowe. Także był ten moment taki specjalny, żeby zdobywać tą dzielnicę niemiecką. Tam były hotele niemieckie, kasyno niemieckie, kino niemieckie, sklepy niemieckie nawet były. I nasze oddziały miały zdobyć tą dzielnicę. Do zakończenia powstania przez 63 dni zdobyliśmy tą dzielnicę. Za wyjątkiem kilku obiektów, jak Sejm, bo ten Sejm, w którym dzisiaj urzędują nasi rodacy, nasi politycy, tam wtedy było duże zgrupowanie wojsk niemieckich. I na ulicy Senackiej drugie zgrupowanie było. Także te dwa zgrupowania niemieckie pozostały do końca, nie mogliśmy ich zdobyć do momentu kapitulacji. Te 63 dni moje, to mogę powiedzieć takie dwa moje ciekawe przeżycia, które do dziś w głębi mam w sercu i w duszy. Pierwsza rzecz to, jak miałem z kolegą takie stanowisko w takim budynku niedużym, jednopiętrowym, była gospodarczy przy dużym bloku. Mieliśmy stanowisko obserwacyjne i widzieliśmy, jak się odbywają ruchy żołnierzy niemieckich. No i Niemcy nas tam jakoś wyśledzili, bo nieraz musieliśmy strzelać. I mnie się zacina karabin, nie mogę oddać strzału żadnego i mówię do swojego kolegi, że karabin mu jest nieczynny. To on mówi, siądź na moim stanowisku, bo on miał na krześle siedział i worki miał przed sobą, strzelnicę za łukami. A ja leżałem na podłodze i miałem też otwór taki. I
trudno było manipulować z tym karabinem leżąc na brzuchu. Także zamieniliśmy się na stanowiska. On się położył na moje miejsce, ja zacząłem manipulować przy karabinie i w tym okresie takim, może kilka minut minęło, pada strzał, on dostaje prosto w czoło. W tą szczelnicę jakiś snajper musiał wypatrzyć i dostał prosto w czoło, czyli od razu został zabity. Ja do niego się odzywam po imieniu Jurek, a on nic nie mówi. Podchodzę do niego, przewracam, bo on na bok patrzy, on ma tą dziurkę tylko w czole i taka czerwona dziurka. Z tyłu natomiast miał rozwaloną całą czaszkę. I grad pocisków posypał się zaraz po tej całej szopie. Ta szopa była gryta papą, ten dach zaczął się palić. Ja go wziąłem na plecy i na brzuchu do budynku, do którego przylegał ten domek. W tym dużym budynku była wykuta dziura w ścianie do klatki schodowej. Trzeba było przejść przez ten okres 10 metrów. 10 metrów musiałem się czołgać, jego na plecy. Kolanami i łokciami się podpierałem. W tym czasie wpada sanitariuszka z noszami i wpada dowódca drużyny, dostaje drugi pocisk w rękę. Zostaje ranny w rękę, ale jakoś kość mu nie uszkodziło, tylko poszarpało mu mięśnie. No i on leje. Ta sanitariuszka miała kłopot z jednym i z drugim. Ale było to już na klatce schodowej, za ścianą taką dużo, było bezpiecznie. To ten przypadek nie mogę nigdy zapomnieć, że ten kolega, który miał swoje stanowisko i zamienił się ze mną i on zginął na moim stanowisku. To ja powinienem zginąć, bo to było moje stanowisko. A przez tą zamianę on zginął. I do dziś mam takie wyrzuty sumienia, że ta kula była przeznaczona dla mnie, a on nie zginął. I teraz często wspominając, jak jest msza niedzielna w telewizji, to zawsze się modlę za niego. A drugi przypadek, to byłem ranny, też z tego Sejmu, leżąc na takiej skarpie, było nas kilku chłopców i Niemcy nas zauważyli. Zaczęli z młodzieży strzelać. Pocisk pada jeden, drugi. Ja dostaję rozkaz, dostajemy rozkaz wycofać się. My się wycofujemy do garaży. Ja się wycofuję ostatni, staję w garażu za ścianą. Pada pocisk blisko mnie. Ja robię jakiś taki intuicyjny ruch o 90 stopni. Całe szczęście. I ten odłamek, który jeden odłamek leciał, prześlizgnął się przez całą moją pierś. Tam, gdzie lewa pierś, tam, gdzie jest serce. Przerysował mnie tą pierś, ale tego odłamka. Odurzenie było tak silne, że nie mogłem oddychać co najmniej pół minuty i pokazała się duża plama krwi. Mój dowódca zobaczył, że coś jest ze mną źle, bo tyle krwi, to znaczy dostałem serce. Wziął mnie na plecy i niesie mnie do sanitariuszki patrolowej. A ona była po drugiej stronie ulicy. Trzeba było przejść takim tunelem pod jezdnią. Ja mu na tych plecach mówię, panie poruczniku, ja mogę iść. Jak on się strasznie ucieszył, ta jego radość taka była, że ja żyję. Mówi, daj mi rękę i przeprowadził przez ten tunel. No zajęła się ze mną zaraz sanitariuszka, zdjęła mnie panterkę, bo ja miałem taką panterkę, pociła sweter, koszulę, zrobiła mi opatrunek. Okazało się, że ta brodawka na piersi pęknięta była, czyli się odkleiła prawie do połowy i sterczała tak na pionowo. I ona tą brodawkę przykleiła, zrobiła, przemyła wodę odtlenioną, założyła patrunek i było wszystko w porządku. No i skierowali mnie na tył, żebym ja odpoczął. Po dwóch dniach potem wróciłem do oddziału i byłem zdolny do działań, z tym, że ta pierś mnie bolała, bo to jednak było silne uderzenie, ten ból był dłuższy czas jeszcze. Ale w takiej sytuacji, jak się coś działo, ciągle te napięcia nerwowe, to się o tym bólu prawie że nie myśli, bo to wszystko przychodzi przez mózg. Tak dotrwałem w tych różnych akcjach, brałem we wszystkich akcjach naszego batalionu, aż do kapitulacji. Była kapitulacja. Przed samym kapitulacją było jeszcze zawieszenie broni, dwa dni przed kapitulacją. I mieliśmy oficera jednego, który był oficerem zawodowym,
z adiutantem majora Hobala. To był oddział, który w 1939 roku nie złożył broni i dalej walczył z Niemcami. Była to, mówiąc tak szczerze, pierwsza partyzantka, jako oddział wydzielonego Wojska Polskiego, stworzył oddział partyzancki taki i walczył. No to w historii jest bardzo często opisane, był film nawet o Hubalu. I ten oficer w naszej kompanii organizował grupę, która się miała przebijać z pierścienia warszawskiego, czyli z okrążonej Warszawy. I tak, korpus nas poszedł do niewoli, a my siedzieliśmy, wybraliśmy sobie najlepszą broń, bo się dawało broń Niemcom wtedy. Najlepszą broń, jaką można było wybrać, amunicję, trochę granatów i szykowaliśmy się do dalszej akcji, żeby wyjść z tego pierścienia warszawskiego, okrążenia i do lasu, gdzieś do lasów, do oddziałów partyzanckich. No okazało się to zupełnie inaczej. Wywiad nasz działał, że nie mamy żadnych szans, bo Warszawa jest tak obstawiona, są dziesiątki tysięcy żołnierzy niemieckich plus dookoła otoczenie jesteśmy pancerną, a broń pancerna na strzelców pieszych takich jest bardzo groźna, nie mielibyśmy szans. No i widok zawsze z góry samolotu. I doszli do wniosku nasi dowódcy, że schowamy broń, czyli tak zwany na melina tak zwanych, taki ten język był wtedy nasz, na melinach się chowało te rzeczy, broń i wychodzimy z ludnością cywilną, grupkami takimi. I tak żeśmy wychodzili właśnie, ten tłum żeśmy weszli ludzi i z ludnością cywilną żeśmy wychodzili. I mnie się udało z moim dowódcą drużyny przy takim jakimś zamieszaniu na szosie, jak prowadzili nas do Pruszkowa, cała kolumna mieszkańców Warszawy, która miała długości chyba kilka kilometrów, tam przybyli starsi, i młodsi, i dzieci, i kobiety. I my w tym tłumie że się wszli, ale nie razem w jednym takim skupieniu, tylko każdy szedł osobno, mając kontakt wzrokowy. No i w pewnym okresie takim, to już było tak troszeczkę szalawo, pamiętam, jakieś zamieszanie się zrobiło na tej jezdni i ta eskorta, która prowadziła cały tłum, po jednej stronie szli Niemcy i po drugiej stronie tej kolumny, co 30 metrów był Niemiec uzbrojony. I zaczęli Niemcy tam wrzeszczeć, krzyczeć, ten tłum się rozszerzył, zasłonili tą eskortę. I myśmy wykorzystali z kolegą właśnie ten moment, jak zasłonili tą eskortę, skoczyliśmy w krzaki takie przy samej drodze. No jakoś tak się szczęśliwie ułożyło, że w tym czasie tam jakieś zarośla były. I położyliśmy się w tych zaroślach i leżeliśmy półtorej godziny, aż ten tłum cały przeszedł. No i wtedy dalsza moja droga, gdzie? No idziemy dalej szukać kontaktów jakichś. I byliśmy w okolicach Gołąbek pod Warszawą, to jeszcze nie była Warszawa wtedy. I tam trafiliśmy do zabudowania takiego wolno stojącego, gdzieś niedaleko poniżej była droga i były chatki takie wiejskie tam przy tej drodze. Okazało się, że trafiliśmy do tego gospodarstwa, a to był żołnierz Armii Krajowej. No i on nas tam serdecznie bardzo przyjął. Myśmy się tam u niego umyli, nakarmił nas i pytał się, co chcemy robić. Do partyzantki chcemy iść. No ale nie ma. Już tutaj w Lasach Kabackich koło Warszawy oddziały wszystkie są zlikwidowane, to znaczy rozwiązane są, ponieważ nie mogło się utrzymać w walce, bo za dużo wojska niemieckiego. Więc gdzie? W Góry Świętokrzyskie, tam jeszcze działa zgrupowanie majora Ponurego. No i zaczęła się moja wędrówka właśnie do Gór Świętokrzyskich z tym swoim kolegą. Jeszcze do nas dołączyło dwóch Anglików, którzy byli u nas też w Powstaniu Warszawskim, w naszych oddziałach. I trwała to droga nasza około 10 dni. W międzyczasie właśnie mnie złapano podczas tej wędrówki. Szedłem wtedy sam, pamiętam, przez leśną taką drogą. Przechodząc przez tory, wyskoczyli z krzaków Niemcy, to znaczy to nie byli Niemcy, to byli obywatele radzieccy w mundurach niemieckich. No i aresztowali mnie. Przyprowadzili do wioski, to była Wólka Plebańska, tak się nazywała ta miejscowość. Przyszedł Niemiec, zobaczył mnie i pilnowali mnie całą noc. Rano przychodzi drugi Niemiec,
i przyprowadza jeszcze z karabinem żołnierza. Wyprowadzić. Ja miałem wtedy plecak, tam w tym plecaku nic nie było, żeby mnie coś obciążało. Takie osobiste rzeczy były tylko. Ja biorę ten plecak, a ten Niemiec mówi naj, żeby nie zabierać. Byłem przekonany, że mnie już będą gdzieś tam rozstrzeliwać. Zastrzelą mnie gdzieś. Prowadzi mnie do lasu ten żołnierz. Przyprowadza mnie do budki drużnika przy torze kolejowym. Wzdłuż tego lasu był tor kolejowy. Po jednej stronie była budka drużnika, a po drugiej stronie toru był jakiś stał wóz taki konny z jakimiś bagażami tam. I było może z 8 żołnierzy w mundurach niemieckich, ale to byli obywatele radzieccy w mundurach niemieckich. Dimber w tej budce, a ten poszedł żołnierz zapalić papierosa do środka. W tym czasie nadjeżdża pociąg, pusty pociąg. Jedna męska decyzja. Wtedy musiałem sam decydować przecież, mając te 17 rok. 18 już zaczynałem. Pociąg troszeczkę zwolnił przy tej budce drużnika. Ja wskakuję do pociągu pustego, kulę się, że nie będą przypadkiem, czy nie będą strzelać. Ale nie, strzelali. I jadę. Jadę jakieś pół godziny, może więcej troszeczkę. Widzę zabudowania, ale gęste zabudowania. Robi to wrażenie, że to jest miasteczko. No myślę sobie, tam chyba nie pojadę na sam dworzec, bo tam mogą być Niemcy, mogą mnie złapać. Wyliczyłem sobie tak mniej więcej, że do kilometra gdzieś wyskakuję z tego pociągu. Biegł ten pociąg, skręcam sobie nogę i nie mogę iść. Noga mnie boli. Ja byłem wtedy w wielkim dramacie. Co robić? Puste pole, tam gdzieś troszeczkę drzew, kilkadziesiąt metrów jakiś tam drzew, a zadrzewiony teren, trochę tych krzaków tam przy tych torach niedaleko, położyłem się przy krzaku i tak próbuję wstać i iść, nie mogę. I tak gdzieś około godziny próbowałem wstać i iść. No i po jakimś czasie mogłem już iść, z bólem oczywiście, i żeby dotrzeć do dworca. To było jakieś kilka kilometrów, ze 3 kilometry. Jakoś idąc polem, dotarłem do takiego gospodarstwa. Zapytałem się, jak daleko jest dworzec. Powiedzieli mi, gdzie i jak mam iść. Poinformowali. I weszłem już w końcu do tego miasteczka. To było skarżysko kamienne. I tam dotarłem do dworca. Tam się spotkałem z swoim kolegą, który za mną szedł też. On przeszedł mnie, bo ja byłem zatrzymany wtedy. No i razem mieliśmy już umówiony kontakt. W jakim miejscowości mamy się, do jakiej miejscowości trzeba się zgłosić. Zgłosiliśmy się do takiej pani kierowniczki poczty w miejscowości Łączna. Trzeba było kilka przystanków przejechać jeszcze pociągiem. Dotarliśmy właśnie, dojechaliśmy tam do tej pani. Ona nas przyjęła bardzo serdecznie. No, my oczywiście umyliśmy się, wykupaliśmy się, najedliśmy się, odpoczęliśmy. Jeden dzień przespaliśmy się i ona powiedziała, że przyjdzie, zobacz, będzie siostra moja, przyjdzie i was zabierze w Góry Świętokrzyskie. Góry Świętokrzyskie były 17 kilometrów od tej miejscowości Łącznej, tam gdzie byśmy dotarli. No i rzeczywiście przyszła ta jej siostra, zaprowadziła nas piechotą, oczywiście przez las, żeśmy szli. Ona znała dobrze te drogi, jak tam bezpiecznie można było iść. I tam żeśmy się zameldowali i zostałem z powrotem żołnierzem Armii Krajowej, ale już w innej jednostce. 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Jedną noc się przespałem, była łapanka na roboty do Niemiec. Złapali mnie. Kolega nie miał szczęścia, ja nie miałem szczęścia. Czyści do gospodarza, tam gdzie byłem, miałem kwaterę, bo jak zaprowadziła nas ta pani, ta siostra jej, okazało się, że ta jej siostra to była właśnie działaczką, była w Armii Krajowej taką komendantką tego rejonu. I ten, jak nas przyjął ten oficer tej placówki, tam w Górach Świętokrzyskich, no, byliśmy zadowoleni, że jesteśmy już bezpieczni. Okazało się, że nie. No, była łapanka na roboty i rano psy szczekają. Właśnie psy się bardzo dobrze przyczyniały do tego, że dawały nam znać, bo jak jest obcy na wsi, to wszystkie psy szczekają.
Pamiętam, jak gospodarz się zbudził, to było rano, jest godzina 7 chyba. I mówi, panie, szybko niech pan stanie, bo Niemcy są. Przyszczekają. Ja się szybko ubrałem, a spałem na podłodze na dwóch workach wypchany słomą i przykryty taką barani taki kapota taka była, barania, ciepła. Szybko się ubrałem, wchodzi żandarm z cywilem, to cywil to był sołtys tej wioski. No i ten żandarm mówi tak łamaną polszczyzną. Widzi mnie, gospodarza, i widzi jeszcze jego pomocnika. Tam u niego był taki chłopak gdzieś ze 20 lat, miał może pomagał mu na roli. I on zobaczył i pyta się teraz, którego ja mogę, znaczy tego gospodarza się pyta, którego ty mnie dasz do Niemiec, czyli na Vaterland, jak oni mówili. Ten gospodarz bał się coś powiedzieć, no bo wiedział, że jestem powstańcem i to da powstańca do tego Niemca. Siedział cicho, nic nie mówił. W końcu coś tam ten sołtys podszepnął i to pokazał palcem na mnie i mówi, tego ci zabieram. No i to aresztował mnie. Przyprowadzili mnie na taki plac przy kościele. Tam już było bardzo dużo tych złapanych mężczyzn. Mieli wieści na roboty do Niemiec. I tam poznałem, nowych kolegów poznałem. Oczywiście to byli już partyzanci. I razem żeśmy je trzymali. Wwieźli nas do Kielc. W Kielcach żeśmy przebywali 2 dni tam. No, właściwie to takie przebywanie było. Siedzieliśmy w baraku na podłodze, spaliśmy na podłodze. Na drugi dzień to był. Pada graja Niemców, zaczęli krzyki, zaczęli nas segregować tam. I okazało się, że część tych kolegów, trzech kolegów tak zabrali, a ja się zostałem z jednym. I z tym jednym kolegą zabraliśmy się razem, żeby jak jedziemy, to będziemy się razem tam jakoś popierać. No i tak nas zawieźli nas do Niemiec. To była miejscowość Rosenberg się nazywała. Dzisiaj tu jest w granicach Polski. Nazywa się Oleśnica ta miejscowość. Na obrzeżach tego miasta były baraki i tam przyjeżdżali tak zwani kupcy i zabierali do robót, czy na rolę, czy do fabryk. No a my już tam żeśmy robili rozeznanie, jak to będzie można uciec tym kolegom. To można było w obozie tam chodzić. No i tak się stało, że dobrze, żeśmy informacje zdobyli w tym obozie od ludzi. Był tam Polak, który pracował dla Niemców, tam taki był obsługujący. Powiedział, jak to Niemcy się zachowują, kiedy idą na obiad, na kolację, którędy, jak to można uciec i w jakim kierunku iść. Dał nam tę informację i tam była taka godzina policyjna, 19. Wszyscy musieli siedzieć w barakach. No a my żeśmy się zorientowali, bo w barakach nie było ubikacji, tylko były przy drutach, tych przy barakach, takie latryny, budki takie zbudowane z drewna i tam ludzie się chodzili załatwiać. Ale o godzinie 19 wszyscy musieli siedzieć w barakach. To jak wszyscy poszli do tych baraków, my za 10 minut przed 19 wleźliśmy do tego latryny tej, zamknęliśmy się tam w tym smrodzie, siedzieliśmy tak godzinę czasu. Jak się zrobiło całkiem ciemno, wtedy żeśmy wyszli, podnieśli sobie te druty, prześliznęli się drutami na brzuchu i w taki łubin leżą, rosł niedaleko łubin. Ten łubin dosyć był wysoki, tak pół metra, może miał odległość, wyliczyliśmy do niego to jakieś 30 metrów od tych drutów, bo ten obiekt tego obozu był patrolowany, chodziły dookoła patrole. I obserwowaliśmy, żeby się nie narazić gdzieś na taką patrol. Oni przychodzili niedaleko koło nas, Niemcy, 3 Niemców przychodziło, ale nas nie widzieli w tym obozie. Jak się zakręcili już po innej stronie obozu byli, myśmy wtedy wyszli prosto do drogi, to było jakieś może, nie wiem, 200 metrów, biegiem żeśmy polecieli i niedaleko był las. No i potem do lasu i w lesie już było bezpiecznie. I zaczęła się nasza wędrówka. Ta wędrówka trwała kilka dni. Nie mieliśmy co jeść przecież. Na polach żeśmy wyciągali brukiew, z cezurykiem wyskrobywali i jedli tą brukiew, żeby mieć trochę.
No i tak żeśmy dotarli, to bardzo takie ciekawe historie, bo Polak w mundurze niemieckim szedł w niedzielę, pamiętam, żeśmy przez wioskę taką przychodzili. Idzie kobieta i idzie ubrany w niemieckim mundurze gość. I zobaczył nas. Już nie było możliwości się cofać, tylko idziemy na tego Niemca. Jakby nigdy nic. No, nie byli mieszkańcy tych wiosek. A on się zorientował. I do nas tak mówi. Jak żeśmy tak do niego podeszli, już było, byliśmy tak gdzieś mniej więcej półtora metra od niego. A on mówi tak, no co chłopaki, zrojzy brocota. To był Ślązak w armii niemieckiej. A mówi tak, to szczęść wam Boże. No i dalej, żeśmy wędrowali. I takie wędrówki, w tych wędrówce bardzo dużo ludzi nam pomagało właśnie w tych wędrówkach. Podziwiam tych ludzi, mam wielkie dziękczynienie dla tych ludzi, że tak się wtedy narażali, bo się narażali naprawdę, żeby kogoś uratować. Panie Zbigniewie, bo ja wiem, że uczniowie mają pytania. Czy możemy zapytać o coś? Tak, bardzo dziękuję. Kto chce, słuchajcie, zadać pytanie? Gosia, może ja tobie tak przekażę tutaj pałeczkę? Marcel pierwszy, proszę. No, jak pan się czuł podczas jakby to... Jak pana wtedy Niemcy złapali, jak pan się czuł? I czy pan miał jakiegoś przyjaciela? No, czuć się co na pewno, to był strach. Bałem się cały czas. No ale ten strach trzeba było pokonać. Bo nawet taka sytuacja była, że przed Bożym Narodzeniem w 1944 roku była obława, jak już wróciłem tam właśnie w te Góry Świętokrzyskie z powrotem, Niemcy mnie aresztowali. Nie tylko mnie, ale kilka osób aresztowali. Otoczyli dom, aresztowali, wywieźli do więzienia w Kielcach. I zajęło się mną gestapo. Gestapo powiedziało mnie z góry od razu, mów prawdę, im chodziło o to, że ta komendantka nasza miała na imię Zofia, i pseudonim był i Zośka. I on chciał wydobyć we mnie te zeznanie takie, że to jest wasza komendantka. Zośka to jest wasza komendantka. A ja mówiłem, że nie. Ułożyłem bajkę sobie inną o niej, że ja ją znam. Nie wiem, kto ona jest. Ona ma na imię Zośka. A ten gestapowiec zawsze mówił, ty mów prawdę, bo jak nie, to będą tortury. I tak w pierwszym dniu, jak mnie tak zastraszył, że będą tortury, jak już tam byłem w tym więzieniu, to taki moment był w nocy, godzina 11, budzimy się wszyscy, tam krzyk człowieka, biją człowieka, słyszę, biją. On krzyczy, Jezus Maria, wzywa Matkę i wszystkich świętych. Budzą się wszyscy, to żeby zagrać na psychologii człowieka, ze snu go jakoś obudzić i niech on widzi, co ich czeka, tego więźnia. Ja się wtedy bałem, że właśnie takie tortury będę przychodził. Ale okazało się, że to nie było takie jeszcze najgorsze. Bo mnie w dzień wzięli i ze mną rozmawiał. Też chodziło o tą komendantkę. Ja swoją bajkę opowiadałem. To mnie wtedy złapali. Tak pół zgiął mnie na krześle i zaczął mi bić po śladkach. Dostałem tych może parę pałek, 6-7. Teraz mnie pośladki zdręciały i przez kilka dni nie mogłem siedzieć na jednym boku, tylko siedziałem. A potem się wszystko zmieniło. Ten sam Niemiec wezwał mnie i kolegę mego do biura gestapo i zaczął z nami prowadzić rozmowę pouczającą. Czy my wiemy, co to jest bolszewizm? A ty miałeś przyjaciela jakiegoś, pytał się tutaj. No i właśnie z kolega był ze mną, też ten złapany, ten kolega, przyprowadzili do gestapo i pouczają nas, czy my wiemy. My mówimy, że tak, wiemy, ja nawet powiedziałem, że mój ojciec walczył z bolszewikami, to się temu Niemcu bardzo podobało. I on wtedy zaczął proponować nam, że wy nam możecie pomóc i wstąpić do Polnische Wehrmacht. Ponieważ był dla Niemców już trudny czas, Sowieci byli na terenach Polski, nie mieli już ludzi na front, to chcieli zorganizować polską taką grupę, Polnische Wehrmacht, żeby pilnowali porządku. I on mówi tak, ty na front nie pójdziesz, ty dostaniesz mundur niemiecki, karabin niemiecki dostaniesz wyżywienie niemieckie i na front nie pójdziesz, a będziesz pilnował porządek. On to mówił tak kalecząc,
językiem. Mówił tak, ty dostaniesz mundur niemiecki, karabin niemiecki, jeść po niemiecku, będziesz ornut trzymać. Swój kraj, tak mówi. No i ja musiałem jakoś decydować, co tu zrobić, jak się zachować. Czy powiedzieć, ja jestem żołnierzem polskim, do żadnego Wehrmachtu nie wstąpię. Ale przemyślałem to szybko, błyskawicznie, że nie, to lepiej zgodzić się i przecież dostanę mundur, karabin i do lasu ucieknę. Miałem takie miałem właśnie pojęcie w tym czasie, że jedyna szansa do ratowania życia, bo gdybym miał odmówił, to nie wiadomo, co by czekało. Czy obóz, lagier jakiś, albo już po prostu do śmierci, gdzieś tam rozstrzelali mnie w jakichś dołach. No, ale to trzeba było podpisać jeszcze mój papiery, trzeba podpisać, papiery. No i z powrotem wsadzili mnie do więzienia, w więzieniu siedziałem, tam miał przyjść Niemiec i miałem podpisać papiery. Okazało się, że sytuacja się zmieniła w ciągu dwóch dni, bo ofensywa sowiecka ruszyła, nie mieli czasu na to. Wpadli do więzienia, z tej celi nas wlekli, zaczęli wiązać nas ręce do tyłu sznurkami, stali z bronią w ręku po jednej stronie, a inni przychodzili, wiązali nas i szybkim krokiem na dworzec, na ramkę do wagonów krytych i wiezie nas do Częstochowy. Myśmy nie wiedzieli, gdzie wiedzieli, dopiero jak dowieźli nas. A cały czas słyszeliśmy front. Normalnie. Pociąg jedzie, balą, samoloty latają, broń maszynowa. No jest walka, a my jedziemy w tym pociągu. I dojechaliśmy do Częstochowy i tam w Częstochowie właśnie nastąpiła wolność nasza. Nasze oddziały miejscowe, częstochowskie, wiedziały o tym, co się dzieje. Cały garnizon niemiecki, który był w Częstochowie, uciekł, żeby się nie dostać do niewoli, bo Sowieci ich okrążali i uciekła ta cała załoga więzienna. I nasi chłopcy z Armii Krajowej przyszli, rozwalili te więzienie i nas wyzwolili. I była wolność. To wtedy żeśmy wszyscy zaczęli między sobą tak się nawoływać, kto w którym kierunku idzie. No i do Kielc. No i do Kielc piechotą znowu. Znowu marsz piechotą do Gór Świętokrzyskich. Wróciliśmy do tych Gór Świętokrzyskich, no ta droga trwała trochę też długo i zameldowaliśmy się tam na tej placówce do naszego dowódcy. Okazało się, że w tym czasie już był rozkaz naczelnego dowódcy Armii Krajowej, generała Okulickiego Niedźwiadka, który zwrócił się do żołnierzy Armii Krajowej, że Armia Krajowa jest rozwiązana. No i co dalej? No idźcie chłopcy do domów teraz. I tak się skończyła moja przygoda wojenna. To może teraz Krzysiu też chce zadać pytanie. Proszę Krzysiu, włącz mikrofon. Tak, chciałbym zadać pytanie, czy widział pan kiedyś ten niemiecki czołg Tiger? Nie, takiego nie widziałem. Tygrysy widziałem. Pantery. No to, to jest po angielsku Tiger. To jest bardzo niebezpieczne czołgi były. Dla nas, dla piechoty, broń pancerna była nie do zdobycia, bo myśmy nie mieli broni takiej odpowiedniej. Były, przypuśćmy, takie piaty, które przebijały pancerz niemieckich czołgów, ale tego nie było dużo. Jak z powstania żeśmy szli do niewoli wszyscy, no to tą broń się udawało Niemcom. A nie mieliśmy żadnych samochodów, ani czołgów, tylko piechota, to była piechota. No właśnie. Lena, proszę. Możesz włączyć mikrofon. Jak wyglądało pana i pana rodziny życie po wojnie? Po wojnie? No po wojnie to 30 lat nie przyznawałem się, że byłem żołnierzem Armii Krajowej, ponieważ po wojnie u nas się zmienił system polityczny. Tutaj byliśmy pod wpływami Związku Radzieckiego i raczej takich żołnierzy jak ja, Armii Krajowej, nie honorowano i były takie sytuacje, że zamykali do więzień. Po prostu tylko dlatego, że był żołnierzem Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. Bo trzeba tu podkreślić, że w Polsce o wolność naszą walczyło trzy ugrupowania walczyły polityczne. Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne i Bataliony Chłopskie. Niestety w państwie ludowym nie byli oni ludźmi pierwszymi kategorii, a raczej byli niechętni
niechętnie widziano nawet. Ja byłem młodym chłopcem, to jeszcze nie było takich pretensji, ale ci, którzy dowodzili nami, no to siedzieli po więzieniach, dostawali wyroki. No, mamy tutaj, jak się dzisiaj teraz mówi, dużo wyklętych, prawda? Generał Hildor, generał Okulicki, generał ten pułkownik, rotmistrz Pierwszy. No. Nie wiadomo, co by się stało ze mną, gdybym ja się znalazł w więzieniu. No, czy bym się rozchorował, bo miałem kolegę, który dostał gruźlicy w więzieniu, siedział 10 lat. Także to różnie bywało. Przyjechałem tutaj do Szczecina, bo się dowiedziałem, że to jest baza przerzutowa ludzi zagrożonych. Myślałem uciekać za granicę. I niestety, ale do tej bazy nie dotarłem, gdyż to ta baza była zlikwidowana. I zostałem w Szczecinie. Szukałem pracy, zacząłem pracować. No jak zacząłem pracować, to potem zdobyłem mieszkanie. Zacząłem się uczyć jeszcze, trzeba się było uczyć. Tak, skończyłem średnią szkołę techniczną. Pracowałem w biurze projektów. No i potem poszedłem na emeryturę. No i mam mieszkanie też ze swojego biura, tam gdzie pracowałem. Założyłem rodzinę. Mam tutaj o właśnie wnuczkę teraz przy sobie. No, to pozdrawiamy wnuczkę również, bo to dzięki niej też nam by się udało spotkać. Dobrze, Jakub Rozdeba widzę, że się zgłasza. Proszę, Kuba. Tak, chciałbym zapytać, jaki miał inny? A z powstania wychodziłem jako kapral. A teraz? A teraz jestem majorem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeszcze mogę dużo mówić na temat historii państwa podziemnego, a też i mam dobrą pamięć jeszcze. To mnie Bozia dała, że mam pamięć dobrą i mogę opowiadać. No i tu właśnie mam dużo zaproszeń. Bywam u młodzieży w szkołach, bywałem, bo ten wirus nie przeszkadza. U harcerzy bywałem na ogniskach, w klubach różnych takich starszych pań czy panów. W wojsku byłem, do naszej dywizji, w Stargardzie, w wojsku. Pod Juchach byłem w wojsku też. No wszędzie mnie zapraszają. Ja opowiadam właśnie historię państwa podziemnego, a zawsze potem, jak już się kończy ta moja historia o państwie podziemnym, wszyscy się pytają, jak ja to przeżyłem. No wtedy opowiadam o sobie, swoją historię. No, ponieważ ona jest dosyć barwna, bo miałem dużo przeżyć różnych. Wszystko, co można było przeżyć w czasie okupacji, to ja przeżyłem. Przeżyłem konspirację, przeżyłem mały sabotaż, walka w Powstaniu Warszawskim, ucieczka do partyzantki, złapany do Niemiec na roboty, uciekłem z roboty do Niemcy. Potem siedziałem, na przykład taki przykład powiem, bardzo ciekawy. Jestem u gospodarza, jest obława. Przyczekają, ten gospodarz mówi, panie podpodłogę, pod podłogę się schowałem, on postawił beczkę z kapustą, ja słyszę, jak wchodzi Niemiec do tego pomieszczenia, mówi, wojsk banditem, banditem. Ten gospodarz się tłumaczy, nie ma. Ale ja siedzę pod podłogą tam i ten kurz się sypie, ja trzymam szkoczkę, tylko żeby nie kichnąć. I mówię, poszedł sprawdzać. Na strych nas, do piwnicy zajrzał, na zewnątrz, bo ona była na zewnątrz ta piwnica, do stodoły i wrócił, że już nie ma, nie znalazł bandyty. To mówi, to teraz daj kurę i jajka. Komu i po swojemu. Tak trochę spolszczone. Kurę, mąż, jajko, mąż, tak? No ten kupina dał to, co te kury, jajka bym się odczepił tylko. To też podziwiam człowieka, który się tak narazał. Co by się stało, gdyby on znalazł mnie tam? Ta gospodarstwo byłoby spalone. Ich by rozstrzelali albo do wozu wzięli. I taką ucieczkę właśnie dwa razy przeżyłem. Drugi raz to w inny sposób, ale też pod podłogą. Ale to trzeba było dużo opowiedzieć. To nie jest na 20 minut rozmowa. No bardzo ciekawe te historie. Pytanie następne. Haniu, co mówiłaś? Mówiłam, że jak pan to jest, że tak wszystko pamięta, tak ze szczegółami, co kto mówił. No i fajnie. Jak fajnie się coś mocno przeżywa, to się długo pamięta, tak. I że jak pan to przeżył? Znaczy, cały przeżył czas, sobie. Cały nie, czas przeżywa to w strachu.
Jak właśnie, na przykład w Niemczech, powiedzieć? Poczekajcie, mówcie po kolei, bo się robi hałas. Marcel, proszę. No jak pan to przeżył, jakby powiedzmy pod tą podłogą, to ja bym po prostu, nie wiem, ja bym tak się przestraszył, że nie wiem. Nie wyszłabym. A ile pan miał wtedy lat? Ile miałeś lat wtedy, dziadku? Jak się zaczęło powstanie warszawskie, to zacząłem 18 rok życia. A jak zacząłem w szarych szeregach działalność, to miałem 15 lat. Dwa lata byłem w harcerstwie po konspiracji i małem sabotażu. Rozrzucałem ulotki po tramwajach, umiałem dobrze skakać w tramwaje. Specjalista byłem w skoku takim. No i udało mi się też skok z pociągu pędzącego, wtedy, kiedy opowiadałem tę historię. A to dzisiaj to się mści, bo ta nóżka moja w tej chwili to jest taka właśnie, że muszę o nią bardzo dbać, zastrzyki biorę w tej chwili, bóle, stopa, jest to wszystko uszkodzone trochę, zaraz młodych lat, teraz to wszystko wyłazi. Dobrze. Ale to się dzieje z ojczyzny, jak się tą ojczyznę swoją kocha. Pytanie. Tak? Kuba Stępiński, proszę, możesz zadać pytanie. Czy to prawda, że jak była wojna, to były zakazane polskie książki? Tak. Przecież ja chodziłem do szkoły, mogłem chodzić tylko do zawodowej szkoły i kształcić się na robotnika tam gdzieś takiego. Ale były te komplety takie. Na przykład w tej klasie ja chodziłem do gimnazjum graficznego oficjalnie, a to była szkoła zawodowa. I tam się uczyłem rysunku technicznego, liternictwa w tej szkole. Mogłem być zecerem w tej szkole, wyjść jako zecer czy drukarz po tej szkole. A szkoła tylko produkowała różne plakaty do handlu i nawet i Niemcy robili plakaty. Myśmy im te plakaty robili w tej szkole. Niemcom i dla handlu. I tam się uczyłem normalnej lekcji, tak jak przed wojną. Ale to uczyliśmy się raczej na pamięć, albo notatki na jakichś tam karteczkach, to potem trzeba było wyrzucać. I tam skończyłem dwie klasy gimnazjum właśnie przed powstaniem. Jeżeli można tutaj się włączyć, bo czas nam ucieka. Wiem, że uczniowie tutaj przygotowali coś dla pana, to może to będzie ten moment, żeby tutaj jakieś życzenia złożyć, bo za chwilkę będziemy musieli już kończyć tą lekcję niezwykłą. Bardzo dziękujemy panu, bardzo ciekawa historia. No, też tutaj jest pan tak wspaniały. Można było dużo opowiadać jeszcze. Tak, tak. Bardzo dużo jest. Gosiu, przekazuję. Dobrze, to teraz trochę jeszcze. A jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy czytał pan książkę Kamienie na szaniec? Tak, no to kiedyś, dawno już. Tak. A proszę powiedzieć, bo tam właśnie też jest o szarych szeregach, a czy może poznał pan któregoś z bohaterów tej książki osobiście? No nie, bo ja byłem w młodszej grupie. Jeśli chodzi o tych bohaterów takich, to byli starsi koledzy, którzy mieli ich po 20 lat. Ja wtedy jeszcze, jak zaczynałem w szarych szeregach, to miałem 15. Także ja byłem w innej grupie, byłem w Chówcu Mokotowskim. A Zośka Parasur to już mieli chłopcy po 20 lat. Ale miałem takiego właśnie z ich kolega, to był niejaki Harcisz Mirowski się nazywał. On właśnie był od takich średnich chłopców. Aha. Bo trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o szare szeregi, to były trzy grupy wiekowe. Od 12 do 14 lat to była najmłodsza grupa o kryptonimie Zawieszacy. Średnia grupa to były bojowe szkoły, to ja byłem w jednej tej grupie Zawiszaków najpierw, a potem byłem w tej drugiej grupie. I powstanie mnie zaczęło, jak byłem w tej drugiej grupie. A trzecia grupa najstarsza, to już byli starsi koledzy, którzy mieli już od 18 lat wzwyż do 40 nawet. Tak. I to była grupy szturmowe, tak się nazywały. Czyli te grupy wiekowe były bardzo różne. Ja byłem w tej średniej grupie. Także tych takich naprawdę bohaterów, takich, o których książki piszą, to ich nie znałem. Z książek znałem tylko. Oj, myślę, że pan by mógł być bohaterem też takiej książki. Po takiej. Podoba mi się to, co powiedziała Inka, jak
pisała do tej babki swojej. Że babciu, tak trzeba było. To nie jest żadne bohaterstwo. Tak, żeśmy byli wychowani w stosunku do swojej ojczyzny. Nadszedł czas. Przecież ja przed wojną już byłem rok w harcerstwie. Taki mały harcerz byłem. Szedłem zawsze przed ostatniej czwórce. No, i miałem też to wychowanie troszeczkę inne, bo mój ojciec był zawodowy wojskowy. Brał w pierwszej wojnie udział. Brat ojca też brał w pierwszej wojnie udział i matki brat najstarszy brał udział. Także przyciągnięty byłem troszeczkę wojskiem, bo mieszkałem blisko Koszar jeszcze. Widziałem ich na co dzień. I chciałem być, jako 10-letni chłopak, to chciałem być oficerem. Mówiłem tak, że ja będę oficerem Wojska Polskiego. No niestety wojna wybucha. Niestety to byłem za mały jeszcze, żeby nawet się schowałem do korpusu kadetów. No, ale nie doszło do tego. Po wojnie te awanse dostaję, to zresztą mnie wytłumaczył jeden z oficerów, że oficer, który ma pod sobą ludzi, którymi decyduje, który ma pod sobą opieką swoją, to uczy sztuki bojowej. A ja w tej chwili uczę historii tych żołnierzy, tak, i uczę ich pamięci o tych, co polegli jeszcze. Tak? Za to ja dostaję te awanse teraz. Bo są koledzy, którzy nie chodzą tam gdzieś, nie są zapraszani, ale mają tą legitymację kombatancką, to mają te stopnie wojskowe też, ale awansują tylko do porucznika. A ja wychodzę, to dostałem tego majora. Ale czuję się zaprany. No tutaj właśnie na czacie też uczniowie piszą, że podziwiają i pana i dziękują bardzo za taką ducha walki. Słuchajcie, macie może ze sobą to, na co się umawialiśmy? Tak. To może proszę wyłączyć tła. Jak macie tła, to włączcie tła, bo nie będzie nic widać. Panie Zbigniewie, tutaj uczniowie, może jak już macie, to pokazujcie do kamerki. Widzę. Bałwanek, tak? Tak. Przygotowali uczniowie dla pana z życzeniami. Ja postaram się jakoś później przekazać, może wysłać, bo z tyłu oczywiście są też życzenia. I może... Kto chce przeczytać? Ja mogę. Proszę, Kuba najpierw. Ja mogę po Kubie? Dobrze. Panie Zbigniewie, chciałbym panu podziękować za ducha walki i godną postawę podczas II wojny światowej. A na nadchodzące święta Bożego Narodzenia chciałbym panu życzyć, aby tegoroczne święta spędził pan wśród swoich bliskich. Życzę również wiele łaski. Pewnie życzę pani i wszystkim tym kochanym dzieciom, bo my ich bardzo kochamy, żeby oni teraz dorastali i rodzili tą Polskę dobrze. No dla ciebie kartki czytają dzieci teraz. To Marcel jeszcze chciał przeczytać, proszę. Dziękuję panu za to, że pan walczył za naszą ojczyznę dzielnie i dobrze. Również życzę panu miłych i gorących świąt. Życzę, żeby pan żył długo i szczęśliwie. No, dziękuję bardzo i wam życzę też w domu. Pięknych prezentów pod choinkę jeszcze też życzę wam, żebyście byli zdrowi i uczyli się dobrze, bo nam w Polsce potrzeba teraz właśnie ludzi takich mądrych, wykształconych, żeby dobrze rządzili Polską. I jeszcze na was trzeba polegać teraz, jak rośniecie. Dobrze, widzę, że jeszcze bardzo mam chętny. Jeszcze Franek bardzo chce przeczytać. Proszę, Franek, przeczytaj. Panie Zbigniewie, życzę panu zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. My jako dzieci wolnej Polski chcemy panu bardzo podziękować za trudy i wysiłek włożony po to, żebyśmy mogli życzyć w wolnej Polsce. Żyć w wolnej Polsce. No, dziękuję ci bardzo za miłe słowa, dziękuję. No tobie też życzę, żebyś się dobrze uczył. No i żebyś w przyszłości też zdobył jakiś dobry zawód. Dziękuję. I zdrowy był.
Ja, słuchajcie, mogę się zobowiązać, że przekażę, tak, bo tutaj z panią Małgosią mamy kontakt, więc przekażę na pewno dzięki pomocy tutaj pani Joanny te kartki, wszystkie od was, także pan będzie mógł przeczytać wszystkie osobiście. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Ja myślę, że my się spotkamy, jak już wirus zginie, to możemy się spotkać. Na pewno z przyjemnością. Będziemy opowiedzieć ciekawych rzeczy, bo to tak na szybko to nie można za dużo mówić. Proszę pana, mam jeszcze takie szybkie pytanie. A z jakiej pan broni strzelał? Oj. Miałem, w pierwszym dniu zdobyłem karabin właśnie w koszarach na ulicy Koszykowej. Tam był ten batalion, kompania Legionu Warszawa, generała, czyli obywatele ruscy i pluton SS. I myśmy te koszary zdobyli, wzięli jeńców i uzbrojenie. Wtedy ja dostałem karabin, a miałem pistolet i 5 kul, tylko zaczynałem powstanie. I potem następnym razem, w innym okresie, była taka sytuacja, że Niemcy atakowali naszą barykadę, rozwalili tą barykadę, na coś nie było na barykadzie, bo oficerowie nasi zobaczyli z żołnierzy, że czołgi jadą i piechota za czołgami. Oni zaczęli walić tą barykadę. Ta barykada fruwała w powietrzu, a nas już nie było. Jakiś Niemiec wyskoczył za tej barykady na naszą stronę, a myśmy zajęli stanowiska w bramie i czekaliśmy, co dalej będzie. I ten Niemiec leciał po jednej stronie i no myśmy tam do niego strzelili i on zginął. I ja potem się podciągałem. Pytanie, tak? No ja dokończę może to. Podciągałem się w nocy, wziąłem karabin, amunicję, z niego hełm, który potem chodziłem w całe powstanie w jego hełmie, tego Niemca. I te dwa karabiny dałem dla swego dowódcy. Mówię, mam dwa karabiny, panie poruczniku. Mówi, dawaj, to będzie dla naszej kompanii, a ty za te dwa karabiny masz pistolet maszynowy MP-41. To był pistolet maszynowy, bardzo lekki, sprawny, produkowany w 1945 roku. I całe powstanie chodziłem z tym pistoletem swoim maszynowym. No właśnie, proszę pana, bo ja mam tu taką starą gazetkę z II wojny światowej. Taką o. Dobrze, bo słuchajcie, my zaraz macie pewnie lekcje następne, tak? Także tutaj bardzo dziękujemy panu. My ze swojej strony też chciałyśmy życzyć przede wszystkim panu majorowi zdrowych, wesołych świąt. No i też jeżeli mamy taką możliwość, to także tutaj wszystkim uczniom. Bardzo dziękujemy wam za to spotkanie. Naprawdę pan major jest dla nas niezwykłym przykładem. Myślę, że to wydarzenie dzisiejsze wszyscy i uczniowie, i też my, nauczycielki, zapamiętamy do końca życia. Także bardzo panu dziękujemy. No, ja myślę, że zapamiętamy. Składam wam wszystkim szczęście. Właśnie mam te bronie jakieś. Rodzin, dla mamusia, dla tatusia. Pokazuję, Marcel, zobacz, broń. No, widzę. Dobrze, tak. Także bardzo dziękujemy. Ślicznie dziękujemy panu, że znalazł pan czas i taką ważną i taką żywą lekcję historii przeprowadził dla nas i dla naszych uczniów. No taka... Do zobaczenia w rzeczywistości. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.